Witam Państwa. Ten film ja robię tak z marszu, ponieważ dzisiaj bardzo dużo miałem rozmów, nagrywań na WhatsAppie i mieliśmy tutaj rozmowy z Polską i tak dalej. I chcę Państwu powiedzieć to, co zawsze Państwu tutaj opowiedzieć własne spostrzeżenia. One są bieżące. Ja tutaj nie będę wykraczał daleko do przodu, albo ten film nie będzie też filmem jakby tematycznym. To jest tylko kontynuacja tego, co było wcześniej. W chwili obecnej trwa nadal gigantyczna, śmiertelna bitwa między Najwyższym i maszynami i demonami. Całą tą armią. Ten potężny rój krąży dookoła pałacu. I ja chciałem się tutaj odnieść w tym filmie. To taka bieżąca informacja, to już dostaliście. Ale chcę przede wszystkim się odnieść do Państwa komentarzy. To powiem od razu, że ja wszystkich nie mogę czytać, nie jestem w stanie czytać, nie mam czasu i czasami mam blokadę na otwarcie komputera, do tego stopnia. Ale bardzo sobie szanuję, ponieważ no dzisiaj Państwo też napisaliście masę komentarzy, na mocy których po prostu linkowaliście, co się da i bardzo dobrze. Wśród tych linków były wręcz rewelacyjne, bym powiedział, informacje co do po prostu spadających kul. Oczywiście to, co widzieliśmy w zeszłym tygodniu na tym spacerze słynnym, to była spadająca kula. To była spadająca kula. Tych spadających kul jest na całym świecie pod dostatkiem. Ludzie to filmują i tutaj w niektórych komentarzach linkujecie to wszystko. To jest nad Meksykiem, nad Stanami Zjednoczonymi, a więc po prostu tego jest full. A więc ludzie na przykład też chcecie Państwo, szukacie ze mną kontaktu. Kontakt jest, napiszcie na privat po prostu przez tego YouTube'a. Przecież jest normalny kontakt, a więc po prostu tam możemy korespondować, a ja się po prostu akurat ścisnę, powiedzmy, żeby włączyć komputer w ten sposób. Bo ja tak z reguły tylko robię podgląd z grubsza, powiedzmy, na iPhone'ie i wystarczy, nie? A więc po prostu jeżeli coś przygotowujemy, jakiś materiał, ten materiał nie jest w ogóle przygotowywany. Ja Państwu mówię z marszu. I tutaj odniosę się do niektórych komentarzy. No, niektórym się podoba, nie podoba tak. Ja rozumiem, że Państwu się nie podoba tematyka filmu. Słuchajcie, ten temat, ta sprawa tej gigantycznej wojny, która jest widziana w postrzeganiu poza zmysłowym, ale oczywiście jak demoniści nie mają postrzegania, to trudno, żeby ktośkolwiek o tej wojnie powiedział, to o tym mogą powiedzieć ludzie, a nie hybrydy. Hybrydy to morda w kupę i do widzenia. I nie ma, oni nawet opieprzyć, powiedzmy, bazar demonów, czyli OB, nie OB, astrale, pierdoły i tak dalej. Po prostu takie rzeczy będą popychać i pochwano to tyle lat, ponieważ chodziło o czerpanie energii z ludzi. Nie, na przykład jest taki pogląd, też funkcjonuje, też niektórzy mówią, że no jakieś dojarki zostały odłączone, nie? Dzisiaj mieliśmy to właśnie na ten temat rozmowy, że jakieś dojarki, które czerpały energię, teraz one są odłączone i już ludzi się nie czerpie energii. Bzdury i dzikie wiarze. Są pierdoły i to całkiem niezłe. Te dojarki nadal funkcjonują, ludzie mają depresję. Mają różne problemy, po prostu czy nie tyle problemy, co depresje właśnie z powodu czerpania energii. Bo o co tu głównie chodzi? Ten rój, który krąży dookoła pałacu, słuchajcie, policzcie sobie drogę, ile trzeba mieć pary, żeby po prostu cały rój tych maszyn po prostu krążył dookoła tego pałacu, po prostu krążył i szukał i atakują, tu pole siłowe, tu tego, i cały czas jest po prostu mordercza przepychanka. W sumie to nie jest przepychanka, po prostu te kule spadają i na całym świecie one są filmowane. Pytaliście się mnie, że, no, żebyśmy nie zdążyli, powiedzmy, żebyśmy nie fotografowali tego. Słuchajcie, to trwało parę sekund, zanim ja bym wyciągnął komórę, tu włączył i tak dalej, to byłoby te parę sekund, nie trzebałoby tego. Nawet nie zdążyłem pomyśleć po prostu, bo to widziałem, to było tak szybkie, nie szło tego. Ale inni zafiksowali na całym świecie te spadające kule. Tutaj możemy jeszcze się odnieść w ogóle do takiej kwestii, że te kule będą spadać z jeszcze większą intensywnością. Po prostu cały świat będzie widział, że coś się dzieje. To nie jest tak, że powiedzmy, my tu powiedzieliśmy o tej wojnie i tak dalej.
a niektórzy nie chcą nawet w to uwierzyć, ale będą musieli, po prostu, bo z czasem jęzory wszystkich kłamców będą wyrwane, dokładnie, fizycznie i moralnie, można powiedzieć tak. A więc tutaj jest, proszę sobie tylko wyobrazić, jak się to wszystko skończy, to co się będzie tutaj działo, to myślę, że to się skończy, to się przeniesie, ale to nie będzie takie, że jakieś pożogi tutaj będą, tylko to będzie czyszczenie w białych rękawiczkach. To będzie czyszczenie po prostu. Ten świat musi przestać istnieć, ale on nie będzie tak, jak już tam będzie zniszczony, powiedzmy, jakimiś czołgami, działami, powiedzmy, jakąś energią tam gdzieś z pałacu, palenie i tak dalej. Nie, nie z tych rzeczy. Białe rękawiczki, powolne zmiany będą coraz większe. Widocznie te powolne zmiany, one spowodowały właśnie tą gigantyczną wojnę, którą sobie uznali, że 23 września będzie po prostu szturm pałacu. No i on w tej chwili następuje. W tej chwili następuje. Ale Państwo tak, jeszcze się odniosę tutaj do niektórych komentarzy. Słuchajcie, że tak, że to są okulary, tak? Moja współpracowniczka nie chce się pojawiać i tak dalej. Ja mam jedną rzecz. Słuchajcie, mnie znacie 4 lata. Wiecie, co mówię? Niebocentryzm nabrał nie tyle rumieńców, co niebocentryzm nazwał zupełnie innego wymiaru. Dzisiaj w tej chwili temat szturmu na pałac to jest po prostu najważniejszy temat. On przebije każdy temat. Już nawet temat samo w sobie niebocentryzmu, on już po prostu, gdzie mieszkamy, on już w tym momencie on nabiera innego znaczenia. Bo teraz wiemy, dlaczego tą informację ukrywano. Niektórzy się męczą, szukają po prostu, żeby podawać im linki do widoku pałaców pod czerwieniem i w ultrafiolecie. No to, ten ultrafiolet to słuchaj, jest taki film. Oczywiście parę filmów do tyłu, ja go linkowałem w opisie po prostu. Jak chcecie, Państwo macie gdzieś na bieżąco, to proszę w komentarzach zalinkować za ten problem. Niech się ci, co się męczą, niech się przestaną męczyć. O, w ten sposób. Także co tutaj po prostu wygląda już z tego wszystkiego? Wszystko jest w toku i to się tak szybko nie skończy. Niektórzy pytacie, no ile to jeszcze potrwa? To się nie wszystko. Wszystkie kłamstwa, wszystkie pierdoły, blefy, całe to bagno, które było po prostu produkowane przez wiele lat, ten cały jęzor tych wszystkich kłamstw musi być po prostu normalnie złapany i wyrwany po prostu z korzeniami. Po prostu nie ma na to, dlatego po prostu ci wszyscy tutaj, którzy nawet tam próbują nawet coś hejtować, ale to są pierdoły, to są szczegóły, słuchajcie, napiszecie tyle komentarzy, że ja nie nadążam po prostu nawet z czytaniem. A więc takie są rzeczy, a więc to wszystko potrwa, ponieważ to musi mieć swój sens. Każdy musi na ziemi zrozumieć. Kto zrozumie, to zrozumie. Będzie jeszcze funkcjonowała propaganda oficjalna, która będzie, te spadające kule, jakoś po prostu będzie tego tak dużo, że będą musieli jakoś zająć stanowisko, coś to trzeba będzie, jakiś blef wyciągnąć, żeby zachować polityczną władzę. Kiedy już w tej chwili decyduje się władza tak zwana strategiczna. Polityczna to jest tylko i jej nie ma. Nie ma się tutaj nawet czym jarać, jak już niektórzy tam komentują różne wydarzenia polityczne. To jest, że wiecie co, out. W ten sposób. I dlatego to, co się dzieje w przestworzach powyżej linii Karmana, będziemy widzieć z czasem coraz silniej i intensywniej. W tej chwili no, mogę Was Państwa tutaj zachęcić do przeczytania tych komentarzy i tych wszystkich linków, które są w tych komentarzach. Ja może nawet postaram się, bo mi tak przychodzi do głowy, żeby nawet pod tym filmie zalinkować, przynajmniej część, spróbujemy zalinkować. Jak już to znajdę, to tam część po prostu zalinkuję. Ale łatwiej byłoby pod właśnie tym filmem, bo to jest akurat część druga, pod tym szturmem pałacu po prostu tam poczytać te komentarze. Nie? A więc tak to wygląda. Ja dziękuję za udział. Dziękuję, że żyjecie. Ja tutaj chcę, że żyjecie i po prostu jesteście na tyle aktywni, że łapiecie temat. Słuchajcie, niektóre z hybryd to by chciały wziąć Was wszystkich za idiotów, ale ja widzę, że jesteście bardzo bystrzy, bo ludzie są bystrzy i Wy piszecie bardzo pozytywne też komentarze, które świadczą o tym, że rozumiecie temat i wiecie dokładnie, że coś się dzieje.
To nie jest tak, że się nic nie dzieje i nagle powiedzmy, ja tutaj Królewska TV powiedziała i tam, i tak sobie, bo ktoś widział i tak dalej. Tak, słuchajcie, postrzeganie pozazmysłowe to jest, to nie jest jakieś, powiedzmy, to nie jest jakaś ezoteryka, czy jakieś, powiedzmy, dążenia demoniczne i tak dalej. Postrzeganie to jest to, o czym się po prostu świat nigdy nie chciał powiedzieć, niech się do tego przyznać, że coś takiego istnieje, postrzeganie pozazmysłowe, bo co możesz zobaczyć? Chociażby takie rzeczy, że trwa gigantyczna wojna, bitwa, mordercza bitwa, która zadecyduje o losach świata, tego świata. Ten świat już ma, jak to się mówi, przyłożone do gardła ten turecki kindżał zagięty. I w odpowiednim momencie on zostanie pociągnięty. Co jeszcze chciałabyśmy tutaj powiedzieć? Co jeszcze mamy? Nic nie mamy. Słuchajcie, cały czas coś się dzieje. O, może tak. Cały czas coś się dzieje. Wiele myśli też tutaj po drodze przychodzi. Tutaj nas straszą, na przykład, widzicie, o, ja powiedziałem Państwu o tych dojarkach, one wcale nie są tego. O, tego dzisiaj znowu jest następny taki strach, bo słuchajcie, trzeba mieć bardzo dużo pary, żeby po prostu sobie tak latać dookoła pałacu, który ma około 6000 km. Trzeba mieć tyle pary, że ten rój tych maszyn musi zasuwać, nie? Co tu jeszcze chcę powiedzieć? Aha. Aha, tutaj niektórzy mówicie, że kształt pałacu, że on nie był okrągły i tak dalej, i takie różne rzeczy, słuchajcie. Te linki, które dali się pięknie, potwierdzają nawet starożytne mandale, które są właśnie okrągłe, pokazują właśnie pałac okrągły. A w środku znajduje się odwrócone podstawami dwie piramidy, jako mieszkanie samego, powiedzmy już to miejsce, lokacji samego najwyższego, o, w ten sposób. Poza tym te linki też, które linkujecie, to też są bardzo dobre, a więc także wszystko jest tutaj, sprawa jest klarowna, a jeżeli odnosi, chodzi o, te dojarki, nie? Bo jeszcze o tym chcę powiedzieć, że one nie zostały wyłączone wcale, dalej jest, doi się ludzi. I teraz jest następny jakby temat strachu, że będzie zima taka właśnie, potworna zima. Nie, że będzie potworna zima, ale to wszystko, słuchajcie, to jest praktycznie, dlaczego ta zima, dlatego oni tak myśleli sobie, że to jest następne, że to będzie taka zima, ponieważ już jedna zima była, a dokładnie zlodowacenie, ale to już będzie oddzielny film. Ja już po prostu sobie odpuszczę na razie, ponieważ, no, słuchajcie, czas mija, dzieją się różne rzeczy, będzie coś, co Państwa, czyli zwrócę uwagę Państwu, to zrobię następny film, także słuchajcie, wszystko jest przed nami. Żelazna zasada. Najciekawsze zawsze będzie przed nami. Dziękuję. Na razie.